Ciuchcia z wagonikiem w miniwersji stanęła przed starostwem powiatowym w Gnieźnie. Rekwizyt został stworzony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez uczniów tej szkoły. Mówiąc po naszemu, stanie bana, czyli stanie taka lokomotywa, która pokazuje, że ten powiat gnieźnieński ma tradycje kolejowe. Zresztą Gniezno kiedyś wielkim węzłem kolejowym było, a my jako powiat obsługujemy przecież kolejkę wąskotorową wspólnie z Towarzystwem Miłośników Gniezna. I tą kolejkę, którą wszyscy mogli podziwiać przez okres wakacyjny na stacji Jelonek, udało nam się postawić przed starostwem. Myślę, że to atrakcja, bo szczególnie dzieci zapraszam, to można dotknąć, tam można pociągnąć, tam można naprawdę zrobić sobie fotografię. I myślę, że to taki atrakcyjny punkt na mapie naszego powiatu, kojarzący się, tak jak wspomniałem, z kolejką wąskotorową, z tą historią, która ma tyle lat na terenie naszego miasta i powiatu. Kolejka tutaj powstawała w naszej szkole, czyli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Stowicznego przy ulicy Słowackiego w Gnieźnie. Przy tej kolejce pracowali uczniowie, tak? Pracowali także pod nadzorem nauczycieli, czyli spawaczy, ślusarzy, którzy także tutaj wykonywali i pomagali wykonywać tą kolejkę. Kolejka powstała w ramach 140-lecia kolejki wąskotorowej w Gnieźnie. Tablica została zaprojektowana przez naszego dyrektora Sylwestra Sipa. Wiadomość jest taka, że Ciuchcia zostanie przed starostwem na stałe. Zapewne na dniach stanie się hitem internetu, a najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu będzie malowała na twarzach piękne uśmiechy przez lata.